Cioè. We'll be right back.
Raz, dwa. Są z te parowo. Raz, dwa. O, teraz nie szybi. Słyszymy paluwo.
Raz dwa. Raz dwa. Raz dwa. Raz dwa. Raz dwa. Jesteś w braku. Halo. 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 Halo.
Halo, halo. Halo, halo. Zbyt niskie ustawienia, czyli slow i tak dalej, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że procek tego nie uciągnie i wszystko się będzie rwało. Profil standardowo high tutaj powinien być, dostrajanie brak i opcje generalnie zostawia się puste, chyba że macie jakieś fajne ustawienia, możecie dawać znać w komentarzach. Ja w każdym razie, jeżeli korzystam z procesora, ostatnia budka jest pusta. Jeszcze jedno przedostatnie okienko, którym się zajmiemy, znaczy zakładka, czyli obraz. No, nie mam nic tutaj aktywnego, nie mogę nic zrobić, bo nagrywam. Tak więc rozdzielczość bazowa pozostaje taka jak naszego monitora. The best of traveling is what you bring back. Bring back more. American Tourister. Witajcie, z tej strony Wojako i na wstępie chciałbym Wam bardzo podziękować za 500 subskrypcji, już ponad 500 subskrypcji na YouTubie. Bardzo to jest dla mnie ważne i bardzo się z tego cieszę, bo pomaga mi to w dalszym nagrywaniu filmików, a też streamowaniu i daje mi takiego kopa, że mogę dalej robić, że jednak się to Wam podoba. Dziękuję również bardzo za już 11 tysięcy wyświetleń przy naszym pierwszym filmiku z OBS-a, jak również dziękuję Wam za prawie 1000 wyświetleń przy drugim filmiku z OBS-a. Teraz lecimy z trzecim, tak jak Wam obiecałem. Będzie to filmik odnośnie mikrofonu. Jak zrobić, abyście mieli czysty, bez szumów, bez dźwięcznych samogłosek, dźwięcznych spółgłosek, czyli dzieci, czy coś takiego jak piosenkarze mają w studiach nagraniowych takie mikrofony i przed tym popfiltry. To właśnie to, popfiltry są właśnie po to dzieci, czy, ale jeśli tego nie macie, no to oczywiście jest do tego poradnik mój, który mniej więcej Wam pomoże. Oczywiście to nie oznacza tak, że będziecie mieć taki sam głos jak ja, każdy, bo to zależne jest od człowieka, od tego, jaki kto ma głos. I ja na żywo mam właśnie taki głos, mniej więcej jest on bardzo radiowy i dlatego właśnie ja nie muszę z tym dużo majstrować. Jeśli będziecie chcieli mieć jakiś taki radiowy, metaliczny głos, jest do tego opcja, ale nie polecam Wam, ale to w dalszej części materiału Wam powiem, o co dokładnie chodzi. W każdym razie, musicie po prostu wiedzieć, jaki macie głos, tak? Nie będziecie mieć takiego głosu jak ja. Jeśli macie głos za wysoki, to nie będziecie mieć takiego głosu. Jeśli macie za niski, no to po prostu każdy ma własny głos i każdy będzie mieć własny typ, no jakby to określić. Ja mogę, na przykład teraz mówię przeponą i nosem, ale mogę mówić tylko przeponą, a mogę mówić też tylko nosem i potem to wygląda mniej więcej tak. No to jest zależne od tego, jak kto wyćwiczył swój głos, jaki ma głos, tak. To wszystko jedno. I teraz tak, to już jest z ogłoszeń informacyjnych i teraz przejdziemy do praktycznej części poradnika, czyli po prostu po ustawianiu tego wszystkiego. I oczywiście, jeśli ktoś ma mikrofon powyżej 100 zł lub pojemnościowy mikrofon, czyli ta taka wielka taka tuba, to teraz Wam się pojawi tutaj odnośnik do przejścia do dalszej części filmu, bo Wy, osoby, które właśnie mają taki mikrofon, jak ja na przykład, nie muszą bawić się właśnie w VB Audio, to co macie w tle, widzicie w tle, czy jakieś inne programy, które Wam pomagają, po prostu się będziecie bawić tu, w OBS-ie, samym OBS-ie. Dlatego Wy klikacie teraz w adnotację i przechodzicie dalej. A teraz zajmiemy się tymi osobami, które mają mikrofon za 10 zł, 20, 30, 50, 70, gdzie macie im tańszy, tym gorsza jakość waszego głosu i większe szumy i takie inne. Dlatego postaram się Wam to zminimalizować.
lub też całkowicie wyeliminować, jeśli będzie dało się. Oczywiście nie gwarantuję wam, że się da w 100% wyciszyć, bo każdy mikrofon ma jakąś wadę. Wszędzie słychać szum. Ale mniej więcej postaram się go zminimalizować do minimum. Dobra, i przechodzimy teraz do całości. Lecimy z tematem. Na początek jest wam potrzebny plugin i program. Plugin, jaki jest wam potrzebny, to jest VB Audio Virtual Cable. W opisie będziecie mieć linka do tej strony, z której pobieracie właśnie ten plugin. To jest plugin, który wam, to jest plugin, który zastępuje taką jakby... Halo, halo. Zbyt niskie ustawienia, czyli slow i tak dalej, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że procek tego nie uciągnie i wszystko się będzie rwało. Profil standardowo high tutaj powinien być, dostrajanie brak i opcje generalnie zostawia się puste, chyba że macie jakieś fajne ustawienia. Możecie dawać znać w komentarzach. Ja w